Witajcie moi drodzy. Dziś mamy czwartek, drugi dzień lipca. Dzisiaj po raz kolejny chcemy inspirować się Słowem Bożym i muszę przyznać, że dzisiejsze fragmenty są niezwykłą zachętą i niezwykłą inspiracją do życia. Posłuchajcie, co z Biblią na co dzień mamy dzisiaj zapisane. Najpierw są to słowa z Psalmu 8, wiersz 2. Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. A potem słowa z Ewangelii Łukasza z 1 rozdziału, 49 wiersz. Tam Maria, Matka Jezusa, w ten sposób wychwala Pana Boga. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest Jego imię. I co? Trzeba przyznać, że oba te fragmenty bardzo mocno inspirują i zachęcają do tego, żeby chwalić Pana Boga, chwalić Go za Jego opiekę i za to, że jest blisko nas. I muszę Wam przyznać, że niezwykłe wrażenie robi na mnie właśnie fragment z Ewangelii Łukasza, gdzie widzimy Marię. Marię, młodą kobietę, która nie tak dawno wcześniej dowiedziała się, że jest brzemienna, że zaszła w ciążę, że urodzi dziecko, mimo tego, że nie ma męża. I wydawałoby się, że dla młodej kobiety taka informacja, szczególnie w tamtych warunkach, jest informacją, która rujnuje jej życie. Informacją dramatyczną, no bo przecież co powiedzą sąsiedzi, co powiedzą znajomi, jak odnajdzie się w środowisku, może być wytykana palcami i wykluczona. Jednak ona ma świadomość, że to, co się dzieje przy niej, jest dziełem Pana Boga. Anioł obiecał jej błogosławieństwo, anioł obiecał jej, że Pan Bóg jej nie opuści. I teraz, kiedy odwiedza Elżbietę, może radośnie chwalić Pana Boga i mówić: Panie, wielkie rzeczy uczynił mi Pan, Wszechmocny, Święty Bóg. Tak samo woła psalmista. My też, jestem przekonany, możemy w ten sposób wołać do Boga. Może jesteśmy w podobnej sytuacji jak Maria, kiedy nie wiemy, co się wydarzy dalej. Kiedy jest nam ciężko, kiedy każdy następny dzień wydaje się być zagadką, a ludzie wokoło nas wcale nie muszą być przyjaźnie do nas nastawieni. Mogą nas wytykać palcami, może się okazać, że nie będą w stanie nas zrozumieć. Ale Pan Bóg obiecuje Ci swoje prowadzenie. Obiecuje Ci swoje błogosławieństwo i chce być blisko Ciebie. Niesamowite, prawda? Że Pan Bóg jest blisko. Maria była przekonana, że Wszechmocny Bóg, który wskazał jej drogę, że ma być Matką Zbawiciela, na tej drodze będzie razem z Nim. Dzisiaj, akurat 2 lipca, z Biblią na co dzień przypomina nam, że mamy dzień nawiedzenia Marii Panny. Zachęcam Cię do tego, byś postarał lub postarała się przeczytać historie nowotestamentowe, gdzie opisana jest Maria. Myślę sobie, że dla każdego z nas może być ona niezwykłym przykładem zaufania, wiary, miłości do Pana Boga, oddania. Tego, jak pokornie kroczyła Bożą drogą i tego, jak w niesamowity sposób wsłuchiwała się, analizowała to wszystko, co dzieje się wokół niej i chciała być posłuszna. Była posłuszna przez całe swoje życie, bo widzimy ją teraz, kiedy wychwala Boga mimo kryzysowej sytuacji, a widzimy ją także, kiedy stoi pod krzyżem swojego syna. Cierpi, bo widzi, jak umiera jej pierworodny, ale jest wiernie przy nim, krok za krokiem. Zachęcam Cię. Może właśnie będzie to ciekawy impuls do dnia dzisiejszego, żeby przyjrzeć się historii Marii, zwrócić na nią uwagę i popatrzeć, że może być dla Ciebie inspiracją do kroczenia w wierze, do naśladowania Jezusa Chrystusa i do życia w Bożej miłości i w Jego bliskości. Wtedy może właśnie, kiedy będziesz przechodził przez trudną chwilę, przypomnij sobie jej sytuację i zawołaj tak samo, jak ona wołała: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest Jego imię, bo On jest blisko Ciebie i On chce Ciebie ochraniać dzisiaj, tego nowego dnia, który Pan Bóg Ci daje i każdego następnego, a Ty idź z Nim i bądź Mu wierny i posłuszny. Być może, tak jak Maria, była wierna i posłuszna przez całe swoje życie. Dobrego Wam dnia życzę. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia znowu.